stacja uzdatniania wody w gminie Wierzchosławice zostanie gruntownie wyremontowana oraz rozbudowana. Fundusze na ten cel to ponad 2 miliony 170 tysięcy złotych, które pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Projekt, choć znajdował się na liście rezerwowej, doczekał się pozytywnego rozpatrzenia. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w naszej gminie jest wykonana w 100%. Posiadamy sieć kanalizacji skończoną dzięki środkom unijnym w ilości 202 km. Sieć wodociągowa to jest 252 km i własna stacja, która będzie modernizowana poprzez to, że no mamy migrację osób z miasta, nasze tereny, myślę, że bardzo ładne tereny, więc mieszkańcy głównie Tarnowa chcą u nas budować się, inwestować, chcą tutaj mieszkać, w związku z tym istnieje potrzeba rozbudowy tej stacji, jak również z tego faktu, że rozbudowują się, jak pan marszałek wspomniał, dwa MOP-y przy autostradzie A4, MOP Rudka i MOP Komorów, gdzie będą budowane dwa hotele, dwie stacje benzynowe. Wówczas tam również będziemy dostarczać wodę. Planujemy teraz przygotowanie całości do przetargu. Sądzę, że procedura przetargowa i wykonanie wykonawcy nastąpi jeszcze do końca tego roku. Wiadomo, że ze względu na klimat i warunki zimowe nie rozpoczną się prace wcześniej niż sądzę po 15 marca przyszłego roku. Sama modernizacja potrwa około maksymalnie do 6 miesięcy, a więc zakończenie w przyszłym roku. Chcemy rozliczyć te środki unijne do końca przyszłego roku. Dzięki nowoczesnej stacji uzdatniania wody nie tylko odpowiednia ilość, ale i jakość wody pitnej trafi do mieszkańców gminy Wierzchosławice i miejsc obsługi podróżnych przy autostradzie A4, która przebiega przez obszar gminy. To jest też taki ciekawy projekt, bo to jest nie tylko modernizacja stacji uzdatniania wody dla samych mieszkańców, ale również dla MOP-u Wierzchosławice, po to, żeby ci turyści, którzy będą przyjeżdżać, użytkownicy autostrady, żeby mogli również korzystać z infrastruktury, nie tylko tak zwanej tej socjalnej, ale również, że zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody będzie dawało taką możliwość budowy chociażby restauracji czy innej infrastruktury, która jest niezbędna właśnie po to, żeby ten ruch się odbywał w godnych warunkach na miarę XXI wieku. Inwestycja została dofinansowana z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dla gminy Wierzchosławice to kolejny krok w nowoczesność.